Moja ksywka to Johnny Killer i wzięła się od tego, że po prostu tata ją wymyślił, jak byliśmy na moich pierwszych zawodach. Mam na imię Jan Makowski, trenuję breakdance'a od 7 lat. W wieku 5 lat w urodziny tata zrobił mi taką niespodziankę i zaprowadził mnie na różne takie zajęcia pozaszkolne i wtedy właśnie poszłam na breakdance i mi się spodobało tutaj. Trenuję w klubie Kalina. W tygodniu trenuję 2 razy. Treningi moje trwają 1,5 godziny. No jeszcze coś tam w domu czasami robię. Powery jakieś takie, które mi nie wychodziły na treningu, ćwiczyłem w domu, żeby umieć lepiej. Treningi wyglądają tak, że na początek jest 3-minutowa rozgrzewka w top roku. Później robimy sety przez jakieś 10 minut w footworku. Później się rozciągamy i zaczynamy robić łączenia powerów. Później robimy już sety całe i na koniec są bitewki. Nazywam się Ziemowit Bogusławski, jestem od ponad 20 paru lat trenerem tańca breaking w Białymstoku. Mam dużo wybitnych uczniów, którzy wygrywali mistrzostwa Polski, zagraniczne też turnieje. No jednym z takich wybitnych tancerzy młodego pokolenia jest na pewno Jaś, czyli b-boy Johnny Killer, który jest już znany w Polsce z tego, co potrafi. Mam dużo osiągnięć, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Ostatnio na Łotwie w Daugavpils zdobył pierwsze miejsce w kategorii do 11 lat. Tutaj na terenie naszego województwa w Ostrowi, na ostrowskim stylu, drugie miejsce. Poprzednie zawody Street Noise też, które były w Białymstoku, zdobył pierwsze miejsce. Na razie nie wiem, czy będę tańczył w przyszłości, ale na razie to jest takie moje hobby. Breakdance mi daje to, że jestem o wiele, wiele bardziej rozciągnięty od moich rówieśników. Jestem sprawniejszy od nich. Jeśli chodzi o breaking, to można powiedzieć, że jest to świetny tancerz, który rokuje na przyszłego mistrza.